Witam serdecznie w kolejnym Motostory i zapraszam na spotkanie z naszym gościem. Dzisiaj będzie to znana polska aktorka i autorka książki, pani Grażyna Wolszczak. Zobaczymy, jakie sekrety kryje w bagażniku i w samochodzie. Dzień dobry, witamy. Witam, no szkoda, że mnie nie uprzedziliście. Byłby troszkę większy porządek. Nie byłoby niespodzianki, nic byśmy nie znaleźli. Rozumiem. No i w zasadzie się zgadzam. Ale myślę, że porządek tak jest. Nie wierzę w to, żeby kobiety jeżdżące samochodem nie dbały o swoje autko. Akurat. Nie, no jakoś tak, nie żebym całkiem nie dbała, ale to jest przedmiot wysoce użytkowy i czasem go nawet za to przepraszam, że go nie traktuję bardzo osobiście. Bo ja miałam kiedyś taką przygodę, nie z tym samochodem, z całkiem innym, że miałam dużo stłuczek. I w końcu, ponieważ ja różnych dziwnych rzeczy zawsze próbuję, to zwróciłam się do jakiejś pani, która ma kontakty z siłami wyższymi i ona mi powiedziała, ale a jak ma samochód na imię? Ja mówię, jak to jak? Samochód? Nie, no proszę pani, samochód musi mieć imię, bo to jest... Jak ma na imię ten samochód? No właśnie ciągle... Szukamy, czyli możemy zrobić konkurs na imię. No, ale ja już go traktuję bardziej osobiście. Chociaż jak córeczkę, czy jak synka? Nie, córeczka. No, a jaki to jest samochodzik? To jest Citroen C4, bardzo przyjemne autko, już ponad 3 lata nim jeżdżę od nowości i bardzo jest przyjemnym miejskim samochodem. Ale to był taki wybór przemyślany, upodobania, czy raczej jakieś względy praktyczno-techniczne? Bo ładny jest. Super, widzimy go zewnątrz, że jest ładny, więc teraz może ruszymy do środka i zobaczymy, jak wygląda w środku. Zapraszam. Jesteśmy w środku. Niby niespodzianka, miał być nieporządek, ale ja widzę, że tu raczej wszystko jest poukładane. O, jaką ciekawą rzecz znalazłam. Możemy specjalnie. Jeszcze sylwestrowo. To nie pamiętam, tak, jakiś taka była okoliczność balu. W samochodzie po drodze? Ale to karnawałowo i samochodem? Tak, bo ja nawet, bo ja nie piję generalnie. Zawsze kierowcę? Tak, wolę jeździć niż się napić. Mam taką metodę, że piję lampkę wina na początku imprezy, a potem już nic. A, czyli nie, wszyscy, którzy z panią imprezują, są bardzo zadowoleni, bo zawsze jest ktoś, kto może odwieźć. Jest to prawda. Jak długo prawo jazdy w takim razie, jeżeli takie upodobanie do jeżdżenia samochodem? Nie wiem, to z 80. któryś lat, to tak. Czyli od razu jak była możliwość, był atak na samochód, taty i jeżdżenie? Nie, to było już jak się z domu wyprowadziłam, natomiast rzeczywiście to było tak, że jeździłam, doniosę sama na siebie, jeszcze nie mając prawo jazdy. I wtedy właśnie specjalnie jeździłam na inne imprezy i siedziałam cierpliwie do rana, żeby tylko móc się przejechać, bo nie miałam samochodem, cudzym samochodem, żeby mówiłam, ja odwiozę, ja odwożę. A jaki to był pierwszy ten samochód? Mój pierwszy? W którym pani pierwszy raz jeździła? A to był srebrny Volkswagen Golf, bardzo, tak, takiego miałam narzeczonego. Co mamy jeszcze w samochodziku, możemy zobaczyć, to jest odtwarzacz, czyli słuchamy muzyki? Słuchamy bardzo. Jakieś płyty? Trochę mamy słabo z płytami, bo mamy mało miejsca, ale tam też. Śpiewamy w samochodzie? Tak, jeżeli już to śpiewam w samochodzie, jak nikt nie słyszy, bo nie radzę, żeby ktoś... Dla nas nie będzie tutaj żadnego... Nie, tutaj nie, na pewno nie. Tutaj są jakieś... Okulary. Okulary, są jakieś przepustki, nawet furnie do chełmskiej. No uroczy schowek taki malutki, raczej bym powiedziała, że na błyszczyk albo na kosmetyk. Błyszczyk by się roztopił w tej temperaturze, to też jestem bardzo praktyczna. A co mamy w tym dużym schowku, możemy zobaczyć? Nie wiem. A, tu raczej mapy. A to znaczy tak, że trudno się jeździ po mieście i szukamy zawsze drogi, szukamy z mapą, czy ja raczej pytam? Zawsze szukam z mapą, a potem jeszcze 10 razy pytam, bo ja się wszędzie gubię. To chyba pani... Nie, nowa technologia, prawda? żeby na przykład ktoś do nas mówił i przemawiał, GPS? Tak, ja to sobie z całą pewnością kupię, chociaż ze 2 razy wylądowałam gdzieś w lesie na wertepach pod wpływem GPS-u, nie w swoim samochodzie, w związku z tym mam ograniczone zaufanie. Jeździ pani sama, czy zabiera koleżanki, a może jakieś zwierzątko, psa, kota? Ja jeżdżę tylko po mieście, dlatego że na trasach zasypiam. Jak wyjeżdżam, tak, za miasto mniej więcej 40 minut w trasie i wtedy śpiewam, bo muszę, żeby się obudzić. Tak? Na plan zdjęciowy nie jeździ pani, tylko ewentualnie jak jest w mieście. Nie, na plan zdjęciowy to wążą. Przyjeżdżają.
No. Jakiś teraz będziemy mieli nowy plan zdjęciowy, to znaczy skończył się, więc możemy się pochwalić, gdzie panią zobaczymy. Tak jest, w październiku, a najdalej w listopadzie wchodzi na ekrany nowa polska komedia. Bardzo zapraszam. Nieoczekiwana zmiana płci. Mam nadzieję, że zostanie ten tytuł roboczy na razie. Film jest w montażu. Zapowiada się bardzo obiecująco, bo widziałam pierwsze takie układki. Pan prezydent Piotr Gąsowski i pani prezydentowa. Dzień dobry. A mają dużo różnych przygód. Zapraszam w takim razie na film, a my pójdziemy chyba zobaczyć, co się dzieje w bagażniku. Tradycją już Motostory oglądamy, co się znajduje w bagażniku naszego gościa. I mamy... Mamy tak, no nie ma się z czego wstydzić właściwie. Torba na siłownię, która świadczy o tym, że prowadzę aktywny tryb życia. Nie jak tytuł książki, jakbyś piękną, tak, bogatą. O tym mówię, ale również robię, więc jest dobrze. A piłeczki do golfa? Kilka rozrzuconych piłeczek do golfa. Niestety muszę się przyznać bez bicia, że w tym sezonie jeszcze nie trafiłam na pole golfowe, ale trafię na pewno. Ale są. Płyn do spryskiwaczy, torebeczka. Kosmetyczka. To na tylnie. To tylko dlatego, że tutaj jechałam nieumalowana i chciałam się troszeczkę umalować. Normalnie z przodu znajduje się kosmetyczka, tak żeby coś poprawić. Nie malujemy się w czasie jazdy? Nie, nie. Płyn do spryskiwacza również, proszę mi. Sami potrafimy wymienić ten płyn? Czy on tylko tak sobie tutaj leży i łapiemy jakiegoś stopa, żeby ktoś tylko nam pomógł? Płyn, tylko płyn potrafię wymienić. Maskę i pod maską, ale co się znajduje, to ciężko. Ale to też jest nie tak dokładnie, bo to jest samochód, który odzwyczaił mnie od takich rzeczy. Jak miałam gorsze samochody, a bywało ich wiele w moim życiu, to na przykład miałam jeden taki samochód, który się ukraiński, on się nazywał Tavria i miał taką właściwość, że przynajmniej raz w tygodniu koło trzeba było zmieniać. Sama pani zmieniła? Tak, ja już się tak mi było wstyd już ciągle zaczepiać na ulicy. Pierwsza kobieta w naszym programie, która sama zmienia koło, bo jeszcze nie spotkaliśmy. W ogóle i to było bardzo nawet przyjemnie, bo mężczyźni tak się zatrzymywali z powątpiewaniem, a potem mówili fu, fu, fu. Także to nawet było fajne, takie... No, ale teraz, jak już córeczka jest lepszym modelem, to już nie trzeba się o nią martwić. Tak, tak, tak. Ta jest naprawdę... Tylko to imię wymyśleć, jak jest taka super. Dobrze, jakaś Biedronka. Balbina. Balbina. O, lepiej. Dobra, niech będzie Balbina. Tak? Balbinka zostanie. Nie mam okresu. Chciałam wam jeszcze zaprezentować sylwetkę pięknego samochodu pani Grażyny i zaprezentować właśnie te porysowania i poprosić wszystkich, którzy nas oglądają, że może to wcale nie jest tak fajnie komuś niszczyć autko, tym bardziej, że telefon jest, więc zawsze pomocą pani służy, może przeparkować, nie przeszkadza na drogach i na parkingach. Ja myślę, że to w ogóle to było bezinteresownie. To nie było w momencie, kiedy ja kogoś coś zastawiłam i ktoś mi postanowił się zemścić za moje niecne zachowanie. Nie, nie, nie. To ktoś, kto, no myślę, że taką ma pasję. Ale teraz już wakacje, nie będzie pani jeździła, bo tak się dowiedzieliśmy, za miasto to już raczej kierowca jest potrzebny, pani odpoczywa i śpiewa? Ja nie, ja wtedy zasypiam i trzeba mnie wozić. Gdzie wakacje? Wakacje, narty, Kaprun, Dni Polskie, 5-12 lipca. Bardzo przyjemna impreza, już nie pierwsza. Życzymy połamania nóg i żeby było dużo śniegu i dużo słońca. Dziękujemy ślicznie. Bardzo dziękuję.